po obaleniu Palatyna Sieciecha i odsunięciu od rządów Władysława Hermana, monarchia piastowska została podzielona między Zbigniewa i Bolesława. Książę Zbigniew władał północną częścią kraju, zaś jego młodszy brat Bolesław nad południem. W praktyce obaj bracia rządzili samodzielnie, ale to Zbigniew jako ten starszy uważał się za księcia zwierzchnego nad całym państwem. Był on zwolennikiem polityki zachowawczej, uznawał nad sobą zwierzchność lenną Niemiec i utrzymywał pokojowe relacje z Pomorzanami. Bolesław natomiast był entuzjastą dynamicznej i ekspansywnej polityki zagranicznej. Sprzymierzył się z Węgrami i Rusią oraz organizował liczne upieszcze najazdy na Pomorze i Prusy. Działania te uderzyły w interesy Zbigniewa, gdyż sprowadzały na jego dzielnice wyprawy odwetowe Pomorzan. Ten w odpowiedzi nawiązał bliskie kontakty z wrogimi Bolesławowi Czechami i dzięki przekupstwu ściągnął na dzielnicę brata najazd księcia Przytywoja II. Kiedy Zbigniew odmówił Bolesławowi pomocy w walce z Pomorzanami, ten z wsparciem sojuszników uderzył na brata. Rozpoczęła się wojna domowa, w której to zwycięstwo odniósł Bolesław. Na mocy ugody w Łęczycy, Zbigniew oficjalnie uznał Bolesława za księcia zwierzchnego i zatrzymał jedynie Mazowsze. Jednak po czasie książę Bolesław odebrał bratu wszelką władzę i zmusił go do wyjazdu z kraju. Zbigniew uzyskał pomoc króla niemieckiego Henryka V, który wykorzystał to jako pretekst do zbrojnej interwencji w Polsce. Król niemiecki na czele wielkiej armii wkroczył do Polski, lecz dzięki heroicznej obronie śląskich grodów Henrykowi V nie udało się odnieść zwycięstwa. Bolesław poprowadził wojnę podjazdową z liczniejszym wrogiem i zadał mu dotkliwe straty. Ostatecznie król niemiecki wycofał się z Polski. Po nieudanej wyprawie na Czechy książę Bolesław zawarł rozejm i zgodził się na powrót brata do kraju, lecz wkrótce oskarżył go o nielojalność, po czym skazał go na karę oślepienia. Niebawem po wykonaniu wyroku Zbigniew zmarł.